serdecznie. Ja się nazywam Dominik Krzeszewski, a wraz ze mną jest tutaj Stanisław Dąbrowski. Jesteśmy reżyserami filmów, które Państwo dzisiaj obejrzą. Jest to trzecia już w naszej karierze premiera filmowa. W tym roku różni się ona od poprzednich tym, że pragniemy zaprezentować aż trzy filmy. Z tego względu nazwaliśmy wydarzenie festiwalem filmowym. Dobra, ja się nazywam Stanisław Dąbrowski, to jest pan Dominik Krzeszewski, jak już tutaj Dominik wspomniał. I zapraszamy Państwa do obejrzenia trzech filmów. Jako pierwszy zobaczą Państwo film Alastor reżyserii Dominika Krzeszewskiego. Następnie zobaczą Państwo film Aberracja, również reżyserii Dominika Krzeszewskiego. A jako trzeci zobaczą Państwo film Symfonia Mgły w reżyserii Stanisława Dąbrowskiego. Tematyka filmów jest bardzo zróżnicowana. Różnią się one od siebie stylem, długością i tematem. Jednak mamy nadzieję, że spodoba się Państwu ten dobór utworów, jakie chcemy dzisiaj pokazać. Jako wisienka na torcie właśnie będzie ta Symfonia Mgły, także proszę nie wychodzić przed końcem projekcji. Filmy będą jeden po drugim pokazywane, dlatego jeżeli ktoś by chciał skorzystać z toalety, wyjść na chwilę, to proponuję to zrobić w trakcie napisów końcowych jednego z filmów. Tak, chcielibyśmy jeszcze w tym momencie podziękować oczywiście za przybycie wszystkim. Pełne podziękowania za wszystko. Będzie na nie czas po projekcji. Wówczas jeszcze, jeżeli pojawią się jakieś u Państwa pytania, chętnie na nie odpowiemy. I być może jeszcze coś tutaj kolega chce dodać? Tak, no dodamy też może kilka słów na temat samych filmów, jeżeli nie zostaną one zrozumiałe. Także zapraszamy do obejrzenia. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie za te brawa. I za wytrwanie całe dwie godziny. Tak, naprawdę tutaj podziwiam Państwa. Chciałbym powiedzieć może tak na wstępie coś bardzo takiego personalnego dla mnie. Czyli to, że jakby najbardziej wzruszającym momentem tutaj podczas całej tej projekcji było oglądanie tych napisów końcowych do Symfonii Mgły. Ponieważ ilość osób, które jakby bez żadnego wynagrodzenia poświęciły swój czas i pracę i w ogóle ogrom zaangażowania w to, żeby ten film powstał w takim kształcie. Tak samo zresztą przy Aberracji i Alastorze, tylko że to oczywiście dużo mniej osób było w to zaangażowanych, a tutaj to naprawdę nawet na mnie zrobiło ogromne wrażenie, także dziękuję najbardziej wszystkim tym, którzy są i tutaj, i ci, którzy dzisiaj nie mogli dotrzeć, za to właśnie, że przyczynili jakby swoją tutaj, włożyli swoją cegiełkę. No niestety nie mogę podziękować wszystkim, no bo tu, jak było widać na napisach, tych osób jest strasznie dużo, ale naprawdę, naprawdę dziękuję za całą pracę, za nawet najdrobniejsze po prostu rzeczy, porady, bo dzięki temu ten film powstał w takim kształcie, w jakim jest i mam nadzieję, że się Państwu podobał. Dziękuję. Tak, ja też również chciałbym bardzo podziękować. Nie chcąc nikogo pominąć, nie będę wymieniał z nazwiska, dlatego powiem, że dziękuję bardzo całej ekipie, wszystkim osobom zaangażowanym, aktorom, każdej osobie, która wniosła coś do tych wszystkich trzech filmów oraz Państwu również za przybycie tutaj i obejrzenie wspólnie z nami tego, co udało nam się zrealizować. Jako że czasu nie mamy wiele, to chcielibyśmy oddać teraz Państwu głos. Może ktoś z Was ma jakieś pytania. O, już widzę, już pierwsze jest. Możesz, Dominiku, podać
mikrofon, dziękuję bardzo. Ale jeszcze zanim pytanie, chciałbym powiedzieć, że będzie można sobie zrobić na naszej ściance, oczywiście tutaj przy naszych roll-upach na zewnątrz zdjęcie. Będzie można też do nas podejść w miarę możliwości, ile też my będziemy mogli i poświęcić każdemu z Państwa czasu, żeby zadać jakieś też pytanie osobiście. I też może zrobić sobie zdjęcie, jeżeli ktoś z Państwa będzie tym zainteresowany. A teraz oddaję głos widowni. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Igor Janowek, krytyk niezależny. Chciałbym obu panom pogratulować. To już pani Stanisławie trzecia premiera na wielkim ekranie. Tak, zgadza się. I w związku z tym mam do pana pytanie. Z pańskiego filmu aż wylewa się atmosfera beznadziei. W związku z tym, czy nie myślał pan kiedykolwiek o nakręceniu filmu poświęconego żołnierzom podziemia niepodległościowego, walczącym ze służbami PRL? No uważam, że z odpowiednią atmosferą już pan potrafi, jest pan w stanie taką oddać. Czy to może obawa przed powtórzeniem kasusu niesławnej historii Roya, która, jak ci co oglądali zapewne wiedzą, że film, no szum był wokół niego wielki, a finalnie no niestety zawiódł on oczekiwania. Dziękuję. Dziękuję za to pytanie, panie Igorze, tak? Dziękuję. Oczywiście, to znaczy tak, tutaj mój współautor tych filmów, Dominik Krzyszewski, jest zaangażowany w produkcję filmów dokumentalnych o żołnierzach wyklętych, i to nie jednym, a trzech. Także one są dostępne publicznie w internecie, można je zobaczyć. Polecam serdecznie. Jednak ja, przynajmniej na razie, nie jestem zainteresowany, żeby poruszać ten temat, ze względu na to, że został on bardzo już eksploatowany w ostatnich latach w polskim kinie. Dla tych, którzy byli na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w ubiegłym roku, niemal połowa filmów dotykała właśnie tej tematyki, czyli tematyki szeroko pojętych właśnie żołnierzy wyklętych, ale też Służby Bezpieczeństwa inwigilującej chociażby Karola Wojtyłę. Także tych filmów powstało bardzo wiele w ostatnich latach, także raczej nie mam zamiaru tutaj tego tematu eksplorować. Uważamy, że jest wiele innych ciekawych fragmentów naszej historii, które warto poruszyć, a są mniej znane. Dziękuję bardzo. Dobrze, to może Dominiku, może chciałbyś rozwinąć trochę tutaj twoje motywacje, twoje przesłanie, które chciałeś przekazać tutaj widzom, tworząc czy to film Alastor, czy Aberracja. Oba mają, mam wrażenie, bardzo taki jednak krytykujący opresyjność władzy totalitarnej na przykład przekaz, ale może też coś innego chciałeś w ten sposób tutaj naszym widzom opowiedzieć. Ja nie chcąc się jednak tak rozwodzić za bardzo, bo mamy ograniczony czas, jednak to, co mogę wspomnieć, to, że właściwie prace nad tymi filmami wszystkimi trzema trwały przez ostatnie 2 lata, jednakże samą Aberrację zaczęliśmy już właściwie w 2020 roku, tuż po premierze naszej pierwszej filmu Mój Ostatni List. No wówczas podjęliśmy wstępne działania, ale projekt został wstrzymany i właściwie wróciliśmy do niego po 2 latach. Jaki jest cel tego filmu? Jeżeli chodzi o tutaj jego próbę jakiegoś przesłania, nie chciałbym narzucać żadnej interpretacji, ponieważ specjalnie jest zostawione tutaj dużo takich wskazówek, które mają mylić możliwe rozwiązanie, czego dotyczy tak naprawdę ten film. Jednakże, no, tak jak wspomniałeś już, głównym takim tematem jest rzeczywiście w obu filmach poniekąd strach przed opresyjną władzą, a w przypadku Aberracji jest to również lęk przed starzeniem się, przed zmianą, strach zmiany środowiska, zmiany postrzegania świata oraz też negatywnych skutków rozwoju, czy to i społecznego, i technologicznego, czy też właśnie środków wpływania, manipulacji. W dużym skrócie są to właśnie filmy pokazujące taką dystopijną przyszłość z możliwymi negatywnymi skutkami, jakie mogą nastąpić, jeżeli w
szeroko rozumiany rozwój pójdzie w złym kierunku. No tak, ale z tego miejsca chciałbym jeszcze zadać właśnie pytanie tobie. Co właściwie spowodowało, że w taki sposób przedstawiłeś oddział Polski, w taki dość moim zdaniem różniący się od tego, jak do tej pory to robiliśmy i jak widuje się w większości polskich filmów o II wojnie światowej. Właśnie co nakłoniło cię, co chciałeś przekazać tym sposobem obrazowania? Dziękuję Dominik za to pytanie. Chciałbym odpowiedzieć to w ten sposób. Jest to troszeczkę też pewnego rodzaju przestroga, podobnie jak tutaj w twoich filmach, przed właśnie, po pierwsze, też pewnego rodzaju autokratycznymi postaciami, przed ślepym podążaniem charyzmatycznego lidera, jakim tutaj w tym filmie jest sierżant. Jest faktycznie to troszeczkę przełamanie takiej z podejściem do takiego martyrologicznego przedstawiania tutaj polskiej historii. Ale to nie jest film o tym, że Polacy czy polscy żołnierze w 1939 roku byli źli. To jest pewnego rodzaju uniwersalna historia o tym, że w każdej armii, niezależnie od tego, czy postrzegamy ją jako tą dobrą, czy tą złą, mogą zdarzać się okrucieństwa. I tutaj jakby to jest dla mnie, to jest właśnie to, co chciałem tutaj pokazać. To wcale nie znaczy, że pewnego rodzaju tutaj różnicowanie na dobrą i złą stronę jest złe, ale po prostu zawsze trzeba w pewnego rodzaju krytyczny sposób podchodzić do tego. Tu jest jeszcze kilka innych wątków i motywów, które starałem się w filmie Symfonia Mgły zawrzeć, ale już nie mamy czasu, żeby tutaj tego rozwijać, także dziękujemy Państwu serdecznie i tak jak mówiliśmy, zapraszamy tutaj przed salę, można sobie zrobić zdjęcie na ściance. Można sobie również zrobić zdjęcia, tutaj mamy przedstawicieli Towarzystwa Historycznego w Kcyni, które bardzo pomogło nam przy realizacji zarówno filmu Symfonia Mgły, jak i także przy aberracji mieli członkowie swój udział. Także bardzo dziękujemy tutaj wszystkim zgromadzonym i tym, którzy nie mogli dotrzeć, członkowie Towarzystwa. Także zapraszamy również przed salą do robienia sobie zdjęć tutaj z rekonstruktorami ubranymi w mundury, które pojawiały się w filmie. Z tego miejsca również pragnę podziękować także tutaj w temacie filmu Aberracja pani, jeszcze raz pani Bogni Adamskiej za to, że udostępniła nam swoją tutaj lokację, żebyśmy mogli w niej wykreować ten postapokaliptyczny świat. Tak, jeszcze tylko szybko dodam, że tutaj tak jak właśnie są z nami rekonstruktorzy, którzy też wystąpili w filmie Symfonia Mgły, także to jest tutaj szczególna okazja, żeby można było sobie zrobić z nimi zdjęcie. I pan Heniu, który tutaj jedną z głównych postaci tak naprawdę zagrał moim zdaniem fenomenalnie, w kolejnym filmie naszym wystąpił, więc też będzie można sobie zrobić z nim zdjęcie. Jednak nie tutaj, tak jak z pozostałymi rekonstruktorami w mundurach polskich z 1939 roku, a w mundurze powstańca wielkopolskiego, ponieważ właśnie tutaj taką rolę odgrywał pan Heniu. Także jeszcze raz dziękuję ci Dominiku za współpracę przy tych wszystkich filmach i liczę na kolejne. I dziękuję Państwu za przybycie. Żadnego z tych filmów, nawet tych, których nie reżyserowałeś, tutaj twój wkład jest olbrzymi i bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze tworzyć. Są kolejne filmy już w planach, ale nic nie będziemy zdradzać, bo są jeszcze na wczesnym etapie są bardzo i mogą się zmienić. Dlatego powiemy tyle, że pracujemy nad kolejnymi produkcjami. Tak, ale gdyby ktoś na przykład chciał wesprzeć jakoś finansowo, to zapraszamy do kontaktu. Też świadczymy oczywiście usługi produkcji filmowej, także gdyby ktoś był zainteresowany, to chętnie przekażemy wizytówkę, prawda Dominiku? Prawda, jeżeli ktoś również ma pomysł na swój film, to możemy pomóc w rozwinięciu prac. Tak, dziękuję. Dobra.
teraz. Wszystkie są kondycji jako złego androida. Ale to tylko pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Pamiętam. Jak będzie coś dostępne, to jeszcze tam mam. No, nie było planszy, że nie wolno nagrywać. A, czyli nie można. Czyli można było. Robisz zdjęcia, czy kręcisz? Dziękuję bardzo. Kręcisz? Ojejku, nie trzeba było. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To powinny być dwie premiery. Dwie? Podzielone. To podzielone? Czy za długo? Nie to za długo, tylko... Czyli problemy... Zadowolony? No tak. Nie zamierzamy przestać. Pierwszy i drugi, tak. Dwa środkowe troszeczkę za długi. Tak? Co chcesz? Co chcesz? Zadowolony? Ja tak. Sobierajski znowu spi***. W ogóle wiesz, właśnie, ale... Sobierajski, tak. Tam cię nie za nazwisko. Ta popularna kurwa. Bo jesteś. Szczerze, Sobierajski. Sru. Dostałem. Dzień dobry. Jak się pani podobało? Bardzo mi się podobało, bardzo ciekawy materiał. Jak się reszcie państwa podobało? Rewelka. Bardzo fajnie. Było świetnie. Na gorąco poprosimy opinia po premierze. Twórcy się naoglądali 1984, tyle powiem. Za dużo. Jestem dumna. To jest kwintesencja roboty w ogóle. Robienie rzeczy bez sensu. Dokładnie, dokładnie. Ty nie pasujesz. Dobra, bo tutaj jest więcej tutaj chętnych, co znieść. Wracamy do państwa po roku. Ciężko. Kolejny dramat. Tak. Dramat z dramą. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Czekamy, aż Kuba zmontuje poprzedniego making of'a. Nie doczekamy się. I pośmiesz, jest to skandal. Nie, ale przepraszam, są rzeczy ważne i ważniejsze. Gdzie jest making of? Tak, no dobrze, tam się dzieje. Powiesz.